Jak wiesz, aby zacząć budować biznes coachingowy, musimy mieć wybraną specjalizację, czyli komu i w czym pomagamy. No bo bez tego trudno byłoby prowadzić marketing do wszystkich i właściwie nie wiadomo by było, o czym mamy mówić. Po pierwsze, musimy wybrać spośród wielu rzeczy, które być może chcielibyśmy robić, spośród wielu grup docelowych, wielu obszarów, w których chcielibyśmy pomagać i w jakiś sposób zawęzić to albo znaleźć wspólny mianownik. A po drugie, i to, o czym chciałam porozmawiać dzisiaj, drugą trudnością jest dobre tego określenie. Witam Cię na blogu Prosperuj jako coach, gdzie uczę coachów zarabiać pieniądze. Temat jest mi w tej chwili bardzo bliski, ponieważ akurat grupa Prosperuj jako coach, z którą pracuję w tej chwili, obecna edycja, przechodzi przez trudny, ciężki proces wyboru i określenia swojej specjalizacji. To jest mozolny proces dla wielu z nas i dla mnie to też był mozolny proces, po pierwsze właśnie tego wyboru, a po drugie tego określenia. To, co obserwuję i u siebie lata temu miałam dokładnie te same problemy i we współpracy z wieloma coachami, to jest to, że próbujemy to powiedzieć zawzniośle, a zawzniośle to jest niezrozumiale. Na czym ta zbytnia wzniosłość polega? Często mówimy o tym, co my byśmy chcieli jako coachowie dla tych ludzi? Czyli na przykład mój błąd podstawowy, który ja popełniałam na początku, to ja ciągle powtarzałam, że I want to empower women, ponieważ pracowałam wtedy w Stanach, więc swoją grupę docelową wybierałam po angielsku, czyli chcę sprawić, żeby kobiety były silniejsze, miały więcej mocy, prawda? Cel sam w sobie wzniosły, ale czy kobiety, którym ja chciałam pomagać, myślały o sobie w ogóle w ten sposób, że I want to be empowered? Chcę, żeby ktoś sprawił, żebym się czuła silniejsza, mocniejsza? Nie. Nasi odbiorcy mówią o sobie w dużo bardziej prozaiczny sposób, prosty sposób, przyziemny sposób, bo na tym poziomie na początku spotykają się ze swoimi problemami, ze swoimi wyzwaniami. Zapraszam Cię do tego, żeby spotkać się z nimi dokładnie tam, na tym podstawowym poziomie i sprawdzić, czy Twój komunikat jest bardziej o tym, czego Ty dla nich chcesz, czyli jak Ty to nazywasz, czy rzeczywiście jest o tym, czego oni są świadomi, że chcą na ten moment. I tak, masz rację, te wszystkie rzeczy bardziej wzniosłe będą się działy później w coachingu. Oczywiście, że kiedy pracowałam z kobietami, to jedną z pięknych rzeczy, które robiłam podczas procesu, to było właśnie to empowering, ale to nie było słowo kluczowe dla nich na samym początku, bo nie o to im chodziło. O co chodzi Twoim klientom? Jak oni to nazywają? Jak nazywają to ludzie, którzy rzeczywiście chcą poczynić zmiany w tym temacie? Jak oni o tym mówią? Bardzo zapraszam Cię do tego, żeby jak najwięcej rozmawiać ze swoją grupą docelową, szukać ludzi, którzy mają tego typu problemy, po to, żeby przeprowadzić z nimi wywiady informacyjne, dowiedzieć się, jakich słów używają, robić ankiety, chodzić na spotkania networkingowe, tam, gdzie Twoi potencjalni klienci się spotykają. Niekoniecznie po to, żeby tam zdobyć klienta od razu, ale właśnie po to, żeby mieć kontakt i zobaczyć, jak oni o tym mówią. Bo jeżeli powiesz to ich językiem, to będziesz zrozumiała. Mało tego, masz to powiedzieć językiem takim, który rozumieją ludzie, którzy nie należą do tej grupy docelowej, po to, aby mogli cię polecić twojej grupie docelowej. Wiem, że to jest ciężka praca. Wiem, też musiałam przez to przejść i zdjąć z siebie całe warstwy tego górnolotnego mówienia, tego takiego obiecywania wielkich zmian i wielkich przemian. Pamiętaj, twoje kto co nie jest tym, co sprzedaje twój coaching. To jest tylko anons, jestem od tego. I osoby, które się identyfikują z twoim przekazem, mówią tak, tak, to o mnie, podejdą bliżej i będą chciały wysłuchać więcej. Dopiero wtedy wchodzą w jakiś marketing z tobą, a sprzedaż to jeszcze ho-ho daleko. Daj znać, czy ten mój przekaz dzisiejszy w czymś Ci pomaga, coś wyjaśnia, lub być może, czy masz jakieś dodatkowe pytania. Do następnego razu.